Ostatnio wiele mówiło się o tym, że małżeństwo Justina Timberlake'a i Jessici Biel przechodzi poważny kryzys. Teraz na jaw wychodzą coraz to kolejne fakty wskazujące, że ich związek zmierza ku końcowi. Szykuje się jeden z najgłośniejszych rozwodów Hollywood. Justin Timberlake i Jessica Biel rozpoczęli swój związek w styczniu 2007 roku. Chociaż starali się utrzymać go w sekrecie, Daily Mail opublikował zdjęcia z ich wspólnego pobytu w Wielkiej Brytanii. To najcenniejsza rzecz, jaką mam w życiu i zależy mi na niej tak bardzo, że nie przejmuję się tym, co ktoś mówi lub myśli. Po prostu nie odniosłam się do tego w żaden realny sposób i nie zamierzam. To jest moje. I to mi się w naszym związku naprawdę podoba. Mówiła Biel w wywiadzie dla Vogue, a w 2010 w tamtym okresie krążyły plotki o rozstaniu pary, które Justin Timberlake i Jessica Biel potwierdzili we wspólnym oświadczeniu. Niedługo później ponownie się zeszli, a Justin otrzymał od Jessiki drugą szansę. W grudniu 2011 roku oświadczył się jej, a niecały rok później wzięli ślub w miejscowości Savelletri de Fasanova Puli we Włoszech. W 2015 roku para powitała na świecie swojego pierwszego syna, Silasa. W lipcu 2020 roku powitali na świecie drugiego syna Finneasa. Justin Timberlake wielokrotnie w przeszłości testował cierpliwość swojej żony. Magazyn Woman's Day przypomina sytuację z 2012 roku, kiedy muzyk został przyłapany na trzymaniu się za ręce z aktorką Alicia Wainwright. Timberlake tłumaczył wtedy swoje zachowanie nadmiarem spożytego alkoholu. Pod koniec zeszłego roku Timberlake ponownie znalazł się w centrum uwagi, kiedy Britney Spears opublikowała swoją autobiografię. Piosenkarka, z którą był w związku na początku lat 2000, ujawniła, że zaszła z nim w ciążę, ale Timberlake namówił ją do aborcji. To wywołało medialną burzę, która z pewnością nie była komfortowa dla jego żony, Jessiki Biel. Teraz jednak wychodzi na to, że Jessica ma już serdecznie dość. Coraz więcej mówi się o tym, że związek pary chyli się ku końcowi. W czerwcu Justin Timberlake został zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Chociaż artysta przyznał się do winy i publicznie przeprosił za swoje zachowanie, zagraniczne media później ujawniły, że w noc aresztowania przebywał w towarzystwie innej kobiety. Była nią Estée Stanley, jego dawna partnerka biznesowa i stylistka Jessica Biel. Od tego momentu małżeństwo Timberlake'a ma przechodzić poważny kryzys. Portal Radar Online informuje, że Justin Timberlake zdecydował się odwołać koncert w Newark, aby ratować swoje rozpadające się małżeństwo. Życie Justina systematycznie się rozpada od czasu aresztowania za jazdę pod wpływem alkoholu. To aresztowanie i fakt, że był z przyjaciółką tamtej nocy, naprawdę doprowadziły sytuację do punktu kulminacyjnego. Nie ma innego sposobu, aby powiedzieć, że jego małżeństwo jest teraz w kryzysie. Podaje informator portalu. Estée Stanley od lat jest związana z rodziną Timberlake'ów. W 2012 roku organizowała przyjęcie z okazji ich zaręczyn. Myślicie, że to, co zrobił Justin, przelało szale goryczy? Jeśli wszystkie te doniesienia okażą się prawdziwe, to możemy być pewni, że cały proces będzie bardzo głośny i będzie kosztował majątek.